Jest. Dzień dobry Państwu. Otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Józefowie 8. kadencji. Serdecznie witam Państwa radnych, Pana Burmistrza Romana Dziurę, współpracowników. Witam dyrektorów, kierowników podległych jednostek sołtysu, przewodniczących zarządu osiedli oraz wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 10 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Porządek obrad radni otrzymali. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z 51. sesji Rady Miejskiej był wyłożony w pokoju numer 15. Obecnie znajduje się na stole u radnych. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem protokół został przyjęty jednogłośnie. Poproszę Pana Burmistrza o przedstawienie informacji o swojej pracy od ostatniej sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście, Szanowni sołtysi, Szanowni mieszkańcy gminy Józefów. Przedstawię informację odnośnie naszych działań, poczynań w okresie od ostatniej sesji. Rozpocznę, Szanowni Państwo, od kanalizacji Majdanu i Samsonówki. Dużo poszło do przodu. Można powiedzieć, że prawie wszyscy zostali włączeni już do kanalizacji. Te osoby, które nie były ujęte w przetargu, to tutaj może jeszcze nie wszystkie, ale te, co w przetargu uczestniczyły, to raczej już zostały włączone. Co zostało po tej kanalizacji? W Majdanie częściowo chodnik do dokończenia, ogrodzenie jednej przepompowni ścieków, drugiej przepompowni ścieków. No i oczywiście jak przyjdzie wiosna i to wszystko się odsłoni, uporządkowanie tego terenu, doszlifowanie, no i wtedy dopiero będziemy płacić, bo nikt z nas nie brał pod uwagę, że my nie zapłacimy w ubiegłym roku i ta płatność będzie przeniesiona na rok bieżący. No, było w rękach wykonawcy, nie dał nam szansy, więc też no, nie było warunków ku temu, żeby za tą dużą inwestycję zapłacić. Dlatego 3 miliony złotych przenieśliśmy do budżetu tegorocznego i wiosną już jak te wszystkie prace, które mamy zaplanowane, które były ujęte w przetargu, wykona, no to wówczas dokonamy oficjalnego odbioru, zafakturuję i z przyjemnością za to zapłacimy. Ważna inwestycja, nie ukrywajmy tego, przed Majdanem i przed Samsonówką, przed tą ubiegłoroczną inwestycją, 50% ludzi na terenie naszej gminy mogło już korzystać z kanalizacji. Tutaj jak dojdzie niespełna 200 osób, 170 osób, o ile dobrze pamiętam, było ujętych w przetargu, to jest prawie 10% wszystkich gospodarstw na terenie gminy. To powędruje do 60%. Ważna. No i ta część kolejna Majdanu Neprskiego, myślę, że będzie ten procent jeszcze zwiększać. Szanowni Państwo, parking przy szkole podstawowej, przed sesją, przed chwilą rozmawiałem z Panią Dyrektor. Zakończyliśmy procedury przetargowe, podpisaliśmy umowę. W dniu dzisiejszym, pomimo tego, co jest na zewnątrz, wykonawca już te prace rozpoczyna. Chcę wykorzystać okres ferii, nie ukrywajmy tego, bo nauczyciele będą mieli przez jakiś czas problem z parkowaniem, bo cały ten parking na ogół był wypełniony samochodami nauczycieli i pracowników szkoły. Na jakiś czas niestety trzeba będzie się przenieść bądź poza szkołę, bądź przed schronisko. I jak będą warunki atmosferyczne, to podciągnie, przynajmniej wykorytuje, zgromadzi materiały, wytłuczuje
Nie wiem, czy tam będą warunki do tego, żeby krawężniki obrzeża układać, ale czas to wszystko zweryfikuje. Ważne, że ta inwestycja została rozpoczęta. Dalej remiza 29 marca OSP. Przetarg rozstrzygnięty, brakującą kasę dołożyliśmy, podpisaliśmy mu umowę. No i lada moment, może już nawet nie podpytywałem wykonawcy, ale jeżeli nie wystartował, to lada moment rozpocznie te prace. Duży zakres prac, oczywiście chcemy, żeby wszystkie powierzchnie te podłogowe zostały docieplone, żeby było wykonane ogrzewanie podłogowe, piec nowy gazowy, oczywiście gładzie, sufit podwieszany, duży zakres prac, wyburzenie ścianki, duży zakres prac, ale miejmy nadzieję, że to koło takie bogate, które powstało, ponad 30 osób, za chwilę będzie miało takie oczekiwania, żeby warunki do tych spotkań były. I miejmy nadzieję, że straż, chociaż ona tak troszkę w cieniu tej jednostki józefowskiej głównej, to też jakoś się zachęci i te lokale na pewno będą potrzebne. Ulica Traglwowski. Tu już walka jest o to, co na jutro. Na dzisiejszej sesji będziemy wprowadzać środki finansowe potrzebne na wykonanie dokumentacji na budowę drogi. I jak wykonamy dokumentację, będzie polowanie na środki. Wstępnie ten plan jest taki, żeby to pod nabór fogrowski nakierować i jeżeli środki uzyskamy, to no spory odcinek, bo prawie kilometrowy, zostanie wykonany. Oczywiście z góry chcę powiedzieć, że nie połączymy się z tym, co nadleśnictwo zrobiło, z podbudową tłuczniową, bo tam mamy jeszcze pewien odcinek stanowiący własność Skarbu Państwa. My nie jesteśmy właścicielem. Od tego, co oni zrobili do krzyża, pani Marta będzie wiedziała, nie? Nie jesteśmy właścicielem tego odcinka. W tym roku poczynimy starania, żebyśmy to nabyli, żebyśmy uzyskali dokument własności. No i najsensowniejsze byłoby, żeby to połączyć kiedyś. Fajny to jest odcinek i dla tych, którzy biegają, i dla tych, którzy spacerują, i dla tych, którzy tam ukradkiem, no, chcą czmychnąć tym lasem do Hamerni w różnych sytuacjach, zmęczeni czasami. Także też będzie to taka kolejna pętelka, mniejsza pętelka do przejażdżki rowerem, bo ścieżkę rowerową przy powiatowej do Hamerni, przez Hamernię i tędy można wrócić. To samo dla tych, którzy biegają, spacerują, takich osób przybywa. Bardzo nas to cieszy, bo no to pokazuje, że infrastrukturę, którą wybudowaliśmy, no, wykorzystujemy coraz pełniej. Dalej, jeżeli chodzi o Józefów, w byłym już budynku liceum w Podpiwniczeniu, przystosowaliśmy jedno duże pomieszczenie, w którym była kiedyś szatnia, na magazyn. Mamy sporo wyposażenia zakupionego do schroniska. Nie wszystko wyposażenie będzie użytkowane od samego początku. Poza tym nie ukrywamy, że zaliczyliśmy niewielką wpadkę, bo zaprojektowane zostało 54 miejsc w tym schronisku. Niestety nie mieliśmy wiedzy, że powyżej 50 miejsc potrzebna już jest ochrona. I my absolutnie nie bierzemy pod uwagę tego, żeby ochronę tam zabezpieczać, więc korygujemy dokumentację do 50 miejsc, no i automatycznie no, kilka tych łóżeczek i szapeczek będziemy mieli na stanie tak na rezerwę. Dalej, Szanowni Państwo, podobna sytuacja jest w Stanisławowie. Tam też dołożyliśmy brakujące środki, 30 tysięcy, łącznie wyszło 250 tysięcy, na 29 marca 170 tysięcy i tam zakres jest podobny, bo wyrzucenie tych podłóg, zasypanie piaskiem tej powierzchni od gruntu do poziomu, folia, styropian, wylewka, płytki,
Ogrzewanie w Stanisławowie będzie grzejnikowe. Oczywiście będzie inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o strop. Tu pójdą płyty z karton gipsu, będzie docieplenie tego stropu. Również nowy piec gazowy. No miejmy nadzieję, że ta remiza będzie pięknie wyglądać, no i również koło, które tam jest bardzo aktywne, będzie się cieszyć, jeżeli te prace zostaną wykonane. Takich inwestycji, na których podpisujemy umowy w ostatnim czasie, jest sporo, bo gonimy z przetargami. Chodzi o to, żeby jak najszybciej te przetargi rozstrzygnąć, żeby wiosną jak najwięcej tych inwestycji mogło ruszyć, żeby nie ściągać na jesień z tymi inwestycjami, bo mamy w tym budżecie naplanowane tego wszystkiego dużo. Więc podobnie podpisaliśmy umowy na Stanisławów, ale i na Górecko-Kościelne. Tu jest podbudowa tłuczniowa w Górecku-Kościelnym. Dalej. Ogłosiliśmy konkurs, pozyskaliśmy środki finansowe na opiekę wytchnieniową. Po raz pierwszy na terenie naszej gminy tą opiekę wytchnieniową będziemy naszym mieszkańcom proponować. Kto z tego będzie mógł skorzystać? Tutaj chcę powiedzieć, że to nie można przydzielić każdemu tej opieki wytchnieniowej, bo można przydzielić tylko takim osobom, które mają pierwszą grupę dawną, w tej chwili znaczny stopień niepełnosprawności, i te osoby muszą mieć opiekuna. Sama nazwa wytchnieniówka oznacza tyle, że możemy maksymalnie na rok przyznać 240 godzin i to wychodzi średnio jedna godzina dziennie. Ale wiemy, że tam codziennie po godzince nie będziemy chodzić, tylko będzie pewno jednego dnia dwie godziny, drugiego dnia dwie godziny, któregoś dnia godzinę. I to jest po to, żeby opiekunowie w tym czasie mogli mieć to wytchnienie, ten odpoczynek. Dlatego nazywa się opieka wytchnieniowa. Mamy w tej chwili już listę osób, którą przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej. My oczywiście jeszcze dodatkowo mamy swoje osoby, które wcześniej nam się nie zmieściły w programie asystent osoby niepełnosprawnej. No i do końca stycznia jest ogłoszony konkurs ofert na to zadanie. Któraś ze spółdzielni socjalnych, z organizacji pozarządowych do tego konkursu stanie. U pana Bogusia Nowaka chyba już nie, bo tam ma 40 pracowników, to już wystarczy, bo to już się robią ogromne firmy. I zechcemy zachęcić jakąś inną organizację pozarządową, żeby to zadanie podjęła. Tym bardziej, że mamy jeszcze złożony wniosek na opiekę sąsiedzką i jak dadzą nam środki, to znowu ktoś zostanie zatrudniony i nie ukrywam, że tam podejmujemy różne starania o środki z polityki senioralnej na poziomie Lublina. Regionalny Ośrodek Polityki Senioralnej ma środki dla seniorów. Chodzi o to, żeby tam do tych środków się jakoś dostać. I jeżeli byśmy się dostali, to gdzieś pod koniec pierwszego kwartału również tymi środkami bardzo byśmy ubogacili ofertę dla osób starszych, dla seniorów. Nie tylko te usługi, które już na ten moment u nas funkcjonują, usługi opiekuńcze, asystent, opieka wytchnieniowa, która za chwilę ruszy, ale jeszcze byśmy ubogacali o taryfę dla seniora, takie usługi door to door, od domu do, od drzwi do drzwi. Tam planowaliśmy też usługi złotej rączki, no i chcieliśmy trochę usług rehabilitacyjnych w naszej przychodni rehabilitacyjnej wykupić dla seniorów. Czas pokaże, jeżeli te środki dostaniemy, to ta oferta będzie no, przebogata. Choć i tak w tej polityce społecznej liderujemy i ciężko gminom nas dogonić. Ale staramy się, żeby ta oferta była ciągle bogatsza. Szanowni Państwo, dużo przygotowań do tych naborów głównych. Wiemy, że 10 milionów jest na wodociągi i kanalizację. Tu już większość dokumentacji mamy pozapinanych. W tej chwili nam brakuje jeszcze dokumentacji na wodociąg na trakcie lwowskim.
Nawet myśmy się zaangażowali, żeby uzyskać zgodę właścicieli gruntów, bo na tym projektant się zatrzymał. Sam rysunek, samą dokumentację zrobił, ale miał problem z pozyskaniem zgód. Więc myśmy się zaangażowali. Miejmy nadzieję, że za chwilę wszystkie te zgody pomożemy uzyskać i jakbyśmy mieli zgodę, jakby wystąpił o pozwolenie na budowę, to wtedy mamy podstawę, żeby ruszać z tym przeogromnym przetargiem, a on jest bardzo ważny dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, bo musimy sobie zdawać sprawę, że ten system zatwierdzania cen za wodę i ścieki, który jest, bardzo uderza w przedsiębiorstwa i zakłady wodociągowe. Bardzo często te zakłady nie mają na pobory. No, przypomnę, że od stycznia energia elektryczna idzie 60% do góry i pan kierownik nie ma żadnego zabezpieczenia na ten wzrost. Pobory idzie 17,5% styczniowe i lipcowe. Również nie ma żadnego zabezpieczenia na ten wzrost. I teraz no, gospodarzy, tylko nie wiadomo jak. Dlatego pilne byłoby to, żeby jak najszybciej poszedł ten przetarg do przodu, żeby go rozstrzygnąć. No im więcej zainwestujemy w wodociągi i w kanalizację, tym bardziej obronimy ceny wody. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nie ma tutaj możliwości, żeby nie ujmować tych cen, które pan kierownik, kosztów, które pan kierownik będzie ponosił. Jak energia do góry, a tam zużycie energii jest przepotężne. Jakby się nam udało to, co planujemy, na jednej hydroforni Józefowskiej 49 kW, na drugiej hydroforni Majdańskiej 49 kW, do tego te magazyny energii po 45 kW, na pewno by to odciążyło. Jak pokupimy nowe pompy, nowe urządzenia, na pewno to odciąży, jeżeli chodzi o zużycie energii. Jak dojdzie w końcu do skutku zmiana napowietrzania, miejmy nadzieję, że to już też nie będzie płacił kierownik po 10, po 12 tysięcy złotych, tylko te koszty troszkę ograniczymy. Są to ogromne pieniądze i ten rok no, jest rokiem, gdzie już kadencyjny budżet mamy względnie zrealizowany. Możemy się zabrać za inwestycje takie, których nikt nie zgłaszał z naszych mieszkańców, a one są bardzo potrzebne, dlatego tak ogromne środki na kanalizację i na wodociągi i oczywiście już prawie, że jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na instalacje fotowoltaiczne na wszystkich naszych obiektach. Chodzi o to, że są kolejki do tych przetargów. No nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tak przerobić i w tym samym czasie kilka tych przetargów naraz puszczać. Na komisji rozmawialiśmy o tych ścieżkach rowerowych, to chcę już przekazać takie informacje troszkę radośniejsze. Jest od pana starosty dobra informacja, starostwo środki zabezpiecza na dokumentację techniczną, na ścieżki na obszarach wiejskich, przy drogach powiatowych. To już jest dobra nowinka, bo cały czas mieliśmy lęk, czy to się stanie. Tu są potrzebne duże pieniądze. U starosty jest ponad 900 tysięcy złotych do zabezpieczenia. No my w naszym budżecie na dzisiejszej sesji będziemy zabezpieczać te środki. Za chwilę ogłosimy przetarg i my na dokumentację techniczną, na ścieżki na terenie miasta i na ścieżki przy drogach wojewódzkich Józefów Roztoczańskich, Józefów i w zabudowie w Długim Kącie. Dzisiaj prowadzimy środki, więc warunki już ku temu będą. Mamy już specyfikację istotnych warunków zamówienia. Co prawda otrzymaliśmy ją dopiero wczoraj, nie wiadomo dlaczego, bo inne gminy dostały tą specyfikację dużo wcześniej i już do tego przetargu się przybliżyły. My parę dni potrzebujemy, żeby zrobić jeszcze taki precyzyjny opis przedmiotu zamówienia, opis tych wszystkich ścieżek, które planujemy budować w najdrobniejszych szczegółach, bo tam będzie potrzebne podziały geodezyjne będą potrzebne wykupy gruntów. My to nazywamy postępowaniem zwiedowskim. Będzie decyzja zwiedowska, mocą której te grunty zostaną przejęte na potrzeby budowy tych ścieżek i my zabezpieczymy pieniądze na wykup od mieszkańców gruntów. No skomplikowany proces, ale żeby przetarg ogłosić, musimy precyzyjnie określić, które działki będą do podziału geodezyjnego.
Na jakich odcinkach te działki są do wydzielenia? No, mnóstwo szczegółów musimy podać w tym opisie przedmiotu zamówienia, także cały następny tydzień myślę, że na to nam zejdzie i początek lutego ogłosimy przetarg. W dniu jutrzejszym jadę na kolejną naradę w tej sprawie do pani dyrektor Brzyskiej do Lublina, bo spotykamy się średnio raz w miesiącu i pani dyrektor rozlicza nas i tak dobrze, że chce to robić, jaki jest postęp w tych ścieżkach. No miejmy nadzieję, że na tym spotkaniu już będą przedstawiciele powiatu biłgorajskiego i że zrobi się tam troszkę dla mnie radości, bo jak ja byłem sam, a ze starostwa nie było nikogo, to było mi zawsze smutno i tak ciągle w głowie z lękiem tam byłem, że może te ścieżki nie dojdą do skutku. No, zanosi się na to, że już będę w dużym komforcie w tym spotkaniu uczestniczył i już będziemy mieli coś do powiedzenia pani dyrektor, jaki jest postęp na terenie naszego powiatu. Szanowni Państwo, z grubszych rzeczy to by było wszystko, także dziękuję za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Interpelacje. Na poprzedniej sesji interpelację złożył przewodniczący Jan Zielonka. Odpowiedź uzyskał na piśmie. Na dzisiejszej sesji kto z radnych ma interpelację? Bardzo proszę, pani Ewa Anna Kusa. Przewodniczący, Szanowna Rada, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. W imieniu swoim oraz mieszkańców wsi Długi Kąt zwracam się z prośbą o montaż progów zwalniających, ograniczających prędkość pojazdów poruszających się po drodze z kostki brukowej. Prosimy o umieszczenie progu zwalniającego obok posesji Państwa Czapka oraz Państwa Brytan. Głównym argumentem mieszkańców jest troska o bezpieczeństwo dzieci i osób poruszających się tą drogą, narażonych na potrącenie przez pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością. Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby. Dziękuję. Dziękuję. Pani Maria Kudełka, tak? Bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. W imieniu mieszkańców i Józefowa wnioskuję o wykonanie przejść dla pieszych w okolicy kościoła na ulicach Wojska Polskiego i Partyzantów. Podobnie na ulicy Zielonej, styk z ulicą Leśną. I tutaj poprawę nawierzchni na łączniku łączący ulicę Kościuszki z ulicą Przemysłową obok posesji Państwa Sadoniów. To jest takie przejście, bo tam już kilka osób mi mówiło, że ciężko im tam przyjść, bo jakieś bardzo duże jakieś są takie ubytki w nawierzchni, to że oni by bardzo to prosili. Głównie chodzi, żeby spokojnie dojść do kościoła, że to im bardzo utrudnia. Czy ustalenie pierwszeństwa przejazdu na placu położonym na styku ulicy Kościuszki i Popławskiego. Na plac prowadzą 3 wjazdy i kierowcy się skarżą, że tam jakby, żeby to rozwiązać tą sytuację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby? Proszę bardzo, radny Henryk Kudełka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu oraz zaproszeni wszyscy goście. Ja mam taką krótką interpelację. Problem jest związany z usunięciem pnia drzewnego znajdującego się na chodniku ścieżce rowerowej w miejscowości Stanisławów przy posesjach numer 131-132. Tam już było parę przypadków, że już mieszkańcy mi zwrócili na to uwagę. Tak, ja już go widziałem wcześniej, ale nie wiem, co będziemy robić z Solipo, z tym pomnikiem przyrody. On już usycha. Tam już jest problem.
bo to jest zaraz po sąsiedzku tym pieniądze. I to jest centralnie wszystko jest ustawione na tym ścieżce rowerowej. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zgłosić interpelację? Nie ma. Odczynam plan pracy Rady Miejskiej do zakończenia kadencji na 2024 rok. Punkt pierwszy. W styczniu opracowanie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji do zakończenia kadencji. W lutym mamy 3 punkty do zrealizowania. Informacja o funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie za 2023 rok i sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie za rok 2023. W marcu mamy również 3 punkty. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2024. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Józefów na rok 2024. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Józefowie za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie planu pracy komisji. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do zakończenia kadencji 2024 roku. Plan pracy składa się z jednego punktu: analiza materiałów przygotowanych na sesję, opiniowanie projektów uchwał. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodniczący komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Jana Kudełkę, przewodniczącego Komisji Budżetu. A przepraszam, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem plan pracy został przyjęty jednogłośnie. Poproszę pana Jana Kudełka, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, o czytanie planu pracy. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej do zakończenia kadencji 2024 rok. Oczywiście taki sam punkt jak poprzedniej komisji. Analiza materiałów przygotowanych na sesję, opiniowanie projektów uchwał. I to jest tyle, ponieważ więcej czasu nie mamy. Kadencja nam się kończy w marcu. Dziękuję bardzo. Nie ma dużo punktów, bo krótka kadencja, dlatego nie ma dużo punktów. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poproszę panią Marię Kudełkę, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, o przeczytanie planu pracy. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej do zakończenia kadencji 2024 roku. Analiza materiałów przygotowanych na sesję, opiniowanie projektu ustaw. I odpowiedzialny za przygotowanie materiałów jest przewodniczący komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czyli plan pracy został przyjęty jednogłośnie. Poproszę panią Dominikę Gontarz o odczytanie planu pracy Komisji Petycji, Skarg i Wniosków. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, Szanowni Państwo. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej do zakończenia kadencji 2024 roku. W tym planie również jest tylko jeden punkt. Tematem będzie analiza materiałów przygotowanych na sesję, opiniowanie projektów uchwał,
odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, przewodniczący komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem plan pracy został przyjęty jednogłośnie. Waham się, ale przerwa nam się należy. 10 minut. 10 minut przerwy. Przed nami blok uchwał. Pierwsza uchwała. Uchwała nr 52 łamane na 438 łamane 2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Józefów. I tu poproszę pana burmistrza o komentarz do tej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zaproszeni goście, szanowni sołtysi. Chyba nie ma takiej gminy w województwie lubelskim, a może nawet i w Polsce, która w obrębie kadencji dokonałaby 3 razy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. My tą najtrudniejszą zmianę dotyczącą szczególnie gruntów leśnych zostawiliśmy sobie na deserek, bo wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że z nią będzie najtrudniej, ona będzie najbardziej czasochłonna. W związku z tym uznaliśmy, że to, co łatwiejsze, trzeba w poprzednich etapach uchwalić, a to, co trudniejsze, na koniec. I dzisiaj przychodzi moment uchwalenia tych zmian najtrudniejszych. Nie ukrywam, że to radosna nowinka, bo po podjęciu przez Radę Miejską uchwały no mnóstwo gruntów, które były gruntami rolnymi, gruntami leśnymi, pastwiskami, z dnia na dzień zyskują wartość już nie jako leśne czy jako rolne, tylko zyskują wartość gruntów budowlanych bądź gruntów pod usługi. Dużo tych powierzchni pod usługi. Nie ukrywamy tego, że ważne są grunty pod usługi, bo jest to wszystko pod miejsca pracy na terenie naszej gminy. Z miejscami w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi no było bardzo skromnie, więc zadbaliśmy o to, żeby grunty pod usługi na terenie naszej gminy przy tych zmianach zarezerwować. Prawie 8 hektarów, 7,7 hektara. Ale najwięcej gruntów rezerwujemy pod budownictwo zagrodowe. Niewyobrażalne. 65 hektarów. No wydaje się, gdzie to tyle nazbieraliśmy, ale zaraz będziemy omawiać poszczególne obszary i wtedy Państwo zobaczycie, gdzie te grunty są. 60 arów pod typowe budownictwo jednorodzinne i 30 arów pod budownictwo letniskowe. Więc no, jest bogato, jest dobra nowina dla właścicieli, bo to oni zyskują ogromne pieniądze. A teraz już przystąpimy do omawiania poszczególnych załączników. To, co na czerwono, to są oczywiście grunty pod usługi. I tutaj w obrębie miasta bardzo dużo zyska wspólnota gruntowa z Pardesówki. I lewa strona, te grunty pokopalniane i prawa strona, dojeżdżając do Pardesówki, te grunty zalesione, leśne, przeznaczamy pod usługi. Miejmy nadzieję, że wspólnota nie będzie tak lękowo podchodzić do udostępniania gruntu, bo dobrze by było, żebyśmy wszyscy rozumieli, o co chodzi. Jak Rada Miejska daje bonusa, to no, niech te grunty pracują na te miejsca pracy. I teraz poproszę o drugi załącznik pod usługi w siedliskach. Dzięki. I tutaj jesteśmy w siedliskach, skręcamy w drogę do Hamerni
i w rozwidleniu pomiędzy tą drogą powiatową, drogą wojewódzką, a torami kolejowymi już tutaj pod koniec, no wprowadzamy grunty pod usługi po jednej stronie jezdni i po drugiej stronie jezdni praktycznie do oczyszczalni ścieków. No po prawej stronie widać na tym rysunku, że jest zasygnalizowana oczyszczalnia ścieków. Są to na ten moment grunty prywatne, ale zechce jakiś właściciel we własnym zakresie działalność uruchamiać usługową, ma prawną możliwość. Zechce komuś udostępnić, wydzierżawić, zechce komuś zbyć, ma prawną możliwość. Zechce wybudować domki sobie na wynajem, ma prawną możliwość. Zechce sobie zrobić tartak, ma prawną możliwość. My wyjątkowo rozumiemy, co znaczy instrument planu zagospodarowania przestrzennego w rozwoju gminy. Większość gmin się tym mało interesuje. Szkoda im pieniędzy na plan zagospodarowania przestrzennego, a 40% gmin w Polsce w ogóle nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Przechodzimy do kolejnego załącznika. Dobrze, on tak jakoś nam się troszkę zakrył tutaj w tej dolnej części. Dwa potężne obszary w miejscowości Borowina. O, dzięki, udało się przesunąć. To co widzimy to grunt leśny położony z tyłu zabudowy Borowiny i on sięga do drogi wojewódzkiej. Po lewej stronie te dwie kreski, które są, to jest droga wojewódzka. Z kolei z tej strony ode mnie, co jest pokazana ta linia wysokiego napięcia 110 tysięcy kW, to jest już przy zakładzie pana Rybaka. Całą tą przestrzeń od budynków do drogi wojewódzkiej przeznaczamy pod budownictwo zagrodowe. No tu już niektórzy wiedzieli o tym, bo sygnalizowaliśmy przecież, jak zaczęliśmy to opracowanie realizować. No i czekają na to, kiedy to sfinalizujemy. Poproszę o drugi obszar, również Borowinie. Borowina bardzo dużo zyskuje przy tych zmianach. I tu jakby nam się udało leciutko przesunąć, to by było fantastyk. To jest dalszy ciąg, już jedziemy w kierunku Zwierzyńca i tam jest taka droga w kierunku Szopowego gruntowa po prawej stronie. Pomiędzy tą drogą gruntową, a drogą wojewódzką po lewej stronie, aż do lasu, bo tutaj troszkę młodników i troszkę takich gruntów rolnych w tym terenie jest. Aż do tego pełnego lasu całą tą powierzchnię wprowadzamy pod zabudowę. Bardzo atrakcyjny grunt, będzie można budować z dwóch stron. Z jednej strony od drogi wojewódzkiej, a z drugiej strony od tej drogi gruntowej. Więc Borowina w dwóch obszarach dostaje fajną propozycję. Proszę o kolejne. Podobnie Stanisławów. Stanisławów też jest na bogato, panie Heniu, jest na bogato. To ten teren, który w tej chwili mamy wyświetlony, to jest już w końcowej części Stanisławowa, to od strony Malewszczyzny. I do tego terenu nie ukrywam, tu po prawej stronie jest droga do Górnik, czyli od tej drogi do Górnik, aż praktycznie do końca zabudowy w kierunku Malewszczyzny. Nie ukrywam, że do tego terenu robiliśmy podejścia 3 albo 4 razy. I za każdym razem dostawaliśmy opinię negatywną, która nam nie pozwalała uchwalić planu. Więc jeżeli to dojdzie do skutku, a wszystko na to wskazuje, że dojdzie do skutku, bo jeszcze po podjęciu przez Radę Miejską uchwały, ona trafia do nadzoru wojewody. I służby planistyczne wojewody, Wydział Planowania Dawne Przestrzennego, pochyli się nad tym naszym planem, ale miejmy nadzieję, że tego nie zakwestionuje. Jeżeli nie zakwestionuje, to popatrzcie państwo, jaki to jest długi teren. Tu przy samej drodze jest nasze dawne boisko sportowe i za chwilę my też będziemy mogli to bądź podzielić na działki, bądź sprzedać w jednej bryle. Te grunty podzabudowe sięgają aż do odwiertu studziennego, który jest już w takim kąciku po lewej stronie, więc no to dosyć
duża długość, jeżeli i boisko sportowe, i działka ta, która jest przed boiskiem sportowym, to dosyć dużo tych terenów w Stanisławowie trafia pod zabudowę. Poproszę o kolejny załącznik. To jest też propozycja dla Stanisławowa. I tamto po lewej stronie to, co wyświetlaliśmy, a to jest po prawej stronie tej drogi do Górnik. Druga linia zabudowy w Stanisławowie powstanie dzięki wprowadzeniu tej zmiany. Oczywiście to pani projektant jeszcze nie narzuciła drogi dojazdowej, chociaż ja jestem zwolennikiem, żeby w tych planach od razu projektować drogę. Żeby ludzie mieli świadomość, że owszem, dzisiaj dajemy bonusa, z rolnych przerzucamy na budowlane, ale niech każdy ma świadomość, że będzie potrzebna droga, bo jeżeli nie zrobimy drogi równoległej do tej drogi przez Stanisławów, no to każdy będzie musiał przez swoją działkę dojeżdżać do drugiej linii zabudowy. A tu nie o to chodzi. Tutaj dałoby radę w środku tego terenu wprowadzić drogę i zyskalibyśmy dwie działki. Z jednej strony i z drugiej strony działki budowlanej. Więc Szopowe, Borowina i Stanisławów bardzo, bardzo dużo zyskują na tych zmianach. Poproszę o kolejny załącznik. Szopowe. Szopowe to jest już fragment, jak wyjeżdżamy z Szopowego w kierunku tej drogi do Malewszczyzny. Po prawej stronie ten budyneczek na tych gruntach, które przeznaczamy pod budownictwo zagrodowe, to jest ostatni budynek po prawej stronie. Więc po pierwsze, żeby zalegalizować ten budynek, bo jak to się stało, to my tego nie wiemy, że on się uchronił do dnia dzisiejszego, żeby nie mieli kłopotów w związku z tym, że w planie tamto budownictwo nie było zafiksowane. Zalegalizujemy ten budynek, ale też dajemy możliwość zabudowy na kolejnych działkach, więc myślę, że też i właściciele tego budynku bardzo będą szczęśliwi i lęk z nich ustąpi, no i kolejni właściciele, na których budownictwo zagrodowe będzie można realizować. Tarnowola też jest beneficjentem tych zmian. Tutaj łatwiej będzie panu radnemu, pani sołtys, zorientować się, które to grunty. Ten blok po lewej stronie to jest blok zaraz za remizą strażacką i przy drodze, jak się jedzie do drogi wojewódzkiej w kierunku Aleksandrowa, po jednej i po drugiej stronie drogi wprowadzamy grunty leśne pod zabudowę. Natomiast te dwie bryłki u góry, jedna bryłka to jest położona zaraz za budynkami przy drodze w kierunku Górecka Kościelnego, a druga bryłka po prawej stronie, drugi obszar po prawej stronie, no z tyłu za istniejącą zabudową. No też, ażby się prosiło, żeby wprowadzić drogę dojazdową, żeby w planie ona od razu była, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że jak zrobimy drogę, to grunty, które w planie wprowadzamy pod zabudowę, wykorzystamy efektywnie, że nie będzie głupiego wykorzystania tych gruntów, tylko każdy z krawek mądrze zostanie wykorzystany. Zostało nam coś jeszcze? Józefów, tak? A Długi Kąt? No Długi Kąt, tu nie wiem, czy pamiętamy, jak mąż naszej pani sołtys prosił o te zmiany w Długim Kącie, bo miał działkę i na tej działce no, chciał troszkę zrobić zadaszenia na swoje pojazdy, utwardzenia na swoje pojazdy. Chciał na niej coś robić, a nie mógł. Ciągnęło się to bardzo długo, więc tutaj pani sołtys proszę przekazać mężowi dobrą nowinkę, że w końcu dochodzi do skutku ta zmiana i oprócz tego, że dla pana Zbyszka i dla pani sołtys ta zmiana jest prowadzona, to również na naszej działce bezpośrednio przed tym oczkiem wodnym, bo ta skarpa, która jest pokazana, to już jest tym oczkiem wodnym, no wprowadzamy dodatkowo pod zabudowę, chociaż tam ten teren może pod to nie jest. Ale tak projektant na bogato poszedł, żeby nie było, że tylko jedną działkę pod tą zabudowę wprowadzamy. I poproszę kolejny załącznik.
Tu malutki fragmencik pod budownictwo letniskowe w samym Józefowie, już jak wyjeżdżamy na Łukową, po prawej stronie. Ten budynek u góry to jest budynek państwa Momotów, nie żyjącej już broni Momot, a teraz jej córki. I ta działeczka zakolorowana do przodu w kierunku Łukowej przed rzeczką przeznaczona jest pod budownictwo letniskowe. Nie ukrywam, że złożył wniosek chłopak, który planował tam budowę kilku domków. No teraz plany mu się zmieniły, przeniósł się w inny rejon, bo długo na te zmiany czekał, a chciał już coś robić, więc on tego nie spożytkuje, ale miejmy nadzieję, że to, co się dzieje na terenie naszej gminy, że te domki letniskowe no, rosną jak grzyby po deszczu i widzimy, że te tereny pod tą turystykę są bardzo potrzebne, to ta propozycja będzie dla innych bardzo, bardzo korzystna. I to są wszystkie zmiany, tak? Także celowo chcieliśmy troszkę upublicznić to, żeby nie tylko radni, ale i mieszkańcy, ci, którzy zechcą tam sobie odsłuchać naszą sesję, bo sesję mamy nagrywaną, żeby mogli również z tej radosnej nowinki skorzystać. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Dołączyły nasze dwie panie radne, także w sesji bierze udział 12 radnych. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/439/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyodrębnienia, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Pryski na okres 3 lat. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/440/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w obrębie ewidencyjnym Józefów przy ulicy Plac Wyzwolenia 2/14. Wstąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/441 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Nie nadąża elektronika, widzę. Uchwała nr 52/442/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2025. Tutaj jest taka troszkę haczyk do tej uchwały, dlatego że tu wyodrębniamy niby ten Fundusz Sołecki, ale go nie wyrażamy zgody na wyodrębnienie, dlatego że mamy budżet kadencyjny i w tym budżecie są wykonywane różne prace. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/443
na 443/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi biłgorajskiemu. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/444/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa lubelskiego. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/445/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 52/446/2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2024. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Wyczerpały nam się uchwały przygotowane na dzisiejszą sesję. Sprawy różne. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Radny Andrzej Łokaj. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Ja tutaj mam taką sprawę, bo w ubiegłą sobotę odbyło się tam spotkanie spółki wodnej i byli mieszkańcy z Brzezin i z Majdanu Kasztelańskiego i zwracali się do mnie z prawo, żeby poprosić tutaj burmistrza, żeby troszkę podwieźć niesortu, kilka tam samochody na wyrównanie dołków na tej drodze Brzeziny, Majdan Kasztelański. Tam było dużo rolników, mówią, że tam na razie jeszcze nie ma tragedii, ale jeżeli to się w porę wyrówna, to będzie wygoda dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Wszyscy mogą. Nie ma chętnych? Nie ma chętnych. Zatem zamykam obrady 52 sesji. Dziękuję wszystkim za udział.